Narysować wykres funkcji y równa się minus 2,5 razy cosinus od 1 trzeciej x na przedziale od 0 do 6 pi. No to jest przedział domknięty, zawierający swoje końce. Żeby to zrobić, to najpierw zrobimy sobie coś bardzo prostego, czyli narysujemy wykres funkcji cosinus po prostu, a potem zobaczymy. Jak go zmodyfikować, żeby uwzględnić te operacje, które tutaj mamy, czyli mnożenie argumentu przez jakiś współczynnik, mnożenie wartości funkcji przez jakiś współczynnik. Żeby narysować ten cosinus, no to muszę sobie narysować układ współrzędnych tutaj. Czyli tak, to będzie oś Y. Tutaj będę miał oś X. Powiedzmy, że tutaj będzie pi. To będzie 2 pi. No, i tutaj będę miał 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. No i teraz, żeby później jeszcze użyć tego samego układu współrzędnych, to sobie go skopiuję. No dobrze, no to żeby narysować ten wykres funkcji cosinus, no to zaznaczmy sobie kilka wartości. Wiemy, że w zerze kosinus jest równy 1. Jego wartość jest równa 1. Dla pi drugich wartość kosinusa jest 0. Dla pi mamy minus 1. O, akurat tutaj mi się z tym pi nieładnie pokrywa. Czyli tutaj mamy pi. Jest minus 1. Dla trzech drugich pi jest 0. I dla 2 pi znowu jest Równy 1. No więc wykres tej funkcji wygląda mniej więcej tak. Tu mamy minimum. Tutaj zawraca, przechodzi przez 0 i tutaj znowu jest maksimum. No i oczywiście okres tej funkcji jest równy, jak wiecie, 2pi, okres funkcji cosinus, co oznacza, że ten kształt, który tutaj narysowałem, będzie się dalej powtarzał. Akurat tutaj różnica argumentów między tym punktem a tym jest 2 pi i po prostu ten kształt będzie się dalej powtarzał, zarówno w prawo, jak i w lewo. No a amplituda tej funkcji, amplituda jest równa 1, co oznacza, że maksymalne wychylenie od 0 jest równe 1, czyli w stronę dodatnią to jest 1, w stronę 1 to jest minus 1. Inaczej mówiąc, amplituda to jest połowa różnicy pomiędzy maksymalną a minimalną wartością funkcji. Ta różnica w tym wypadku jest równa 2, połowa tej różnicy to jest 1, czyli amplituda tej funkcji jest równa 1. No dobrze, teraz stawimy sobie znowu układ współrzędnych, po to, żeby narysować, czyli to była funkcja po prostu y równa się cosinus x, a teraz narysujemy sobie funkcję y równa się cosinus. Od 1 trzeciej x? Korzystając z tego, że wiemy, jak wygląda wykres funkcji cosinus. No to teraz, co tutaj się zmieni? Zmieni się okres tej funkcji. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wystarczyło, żeby argument, czyli x zmienił się o 2 pi, żebyśmy doszli z powrotem do tej samej wartości. Teraz, żeby argument funkcji cosinus zmienił się o 2pi, to o ile musi się zmienić x? No że my argument kosinusa był równy 2pi, to x musi być równe 6pi, czyli 3 razy więcej. Inaczej mówiąc, okres tej nowej funkcji, która tutaj jest na fioletowo, to jest 2pi, czyli okres oryginalny kosinusa, podzielony przez wartość bezwzględną tego współczynnika, który tutaj stoi, czyli przez wartość bezwzględną 1 trzeciej. Akurat wartość bezwzględna z 1 trzeciej to jest to samo co 1 trzecia, ale gdyby ten współczynnik był ujemny, no to to byłoby istotne, ponieważ okres musi być liczbą dodatnią. Taka jest konwencja. No to 2pi podzielone przez 1 trzecią to jest to samo, co 2pi pomnożyć przez odwrotność, czyli przez 3, czyli to będzie 6pi. Czyli okres tej funkcji wydłuży się trzykrotnie. Czyli wykres tej funkcji rozciągnie się w kierunku osi x. Dlatego ja tutaj tak dużo miejsca zostawiłem. Właśnie tak to będzie. Czyli tutaj sobie dopiszę 3pi... 4 pi, 5 pi, no i 6 pi. No i narysujemy teraz wykres. No jak x jest 0, no to wartość kosinusa jest po prostu 1, tak jak było. Teraz gdzie wypadnie ten punkt, w którym kosinus przecina oś x? No to jest taki punkt, dla którego argument kosinusa jest równy pi drugich. Pi drugich. A co ma być równe pi drugich? No argument kosinusa, czyli 1 trzecia x ma być równe pi drugich. No to, żeby obliczyć ile jest x, to musimy obie strony pomnożyć przez 3, czyli dostaniemy, że x jest równe 3 drugie pi. Czyli to pierwsze 0 kosinusa wypadnie tutaj, w połowie między pi a 2pi. Kiedy cosinus będzie miał wartość minus 1? No wtedy, kiedy argument kosinusa jest równy pi czyli x musi być równe 3pi, czyli minus 1 będzie tutaj. No i kolejne 0 cosinusa to, jak łatwo sprawdzić, będzie wtedy, kiedy argument jest równy 3 drugie pi, no to po pomnożeniu przez 3 to będzie 9 drugich, czyli 4,5, czyli tutaj będzie 0 cosinusa. No i dla 6pi, jak już mówiliśmy, cosinus będzie miał znowu wartość 1. Czyli wykres tej funkcji będzie wyglądał mniej więcej tak. Tu przejdzie przez 0, tu będzie Trzech pi miała minimum, tu znowu przejdzie przez 0. No i tutaj znowu będzie miała maksimum, jedynce. No i widzimy, tak jak mówiłem, wykres tej funkcji rozciągnął się w kierunku osi x. Trzykrotnie się rozciągnął, ze względu na to, że ten współczynnik, który tutaj był, był równy 1 trzecia. No i wreszcie, żeby narysować wykres tej funkcji, o którą nas tutaj pytają. Czyli y równa się minus 2,5 razy cosinus minus 2,5 razy cosinus 1 trzecie x. To co trzeba zrobić? Trzeba wartości tej funkcji tutaj narysowanej na fioletowo czy na różowo pomnożyć w każdym punkcie przez minus 2,5. No to co tym razem się zmieni? No tym razem zmieni się amplituda tej funkcji. Czyli w tym wypadku amplituda, że tutaj napiszę amplituda tej funkcji się zmieni. No bo wartości kosinusa są pomiędzy minus jedynką a jedynką. Jak pomnożymy te wartości przez minus 2,5, no to będą się zmieniały od minus 2,5 do 2,5. Czyli amplituda tej nowej funkcji to będzie wartość bezwzględna z minus 2,5, czyli 2,5. No umowa jest taka, że amplituda jest liczbą dodatnią, no bo amplituda funkcji mówi nam, jak daleko ta funkcja będzie się wychylała w kierunku dodatnich lub ujemnych wartości od zera. No dobrze, no to narysujmy ten wykres. Jak x jest 0, to wartość kosinusa jest równa 1. Po pomnożeniu przez minus 2,5 to będzie minus 2,5, czyli wykres zacznie się stąd. Dalej, jak kosinus jest 0, czyli jesteśmy w tym punkcie, pomnożymy go przez minus 2,5, to nic się nie zmieni, nadal będziemy mieli 0. Tutaj mogę dorysować tę podziałkę tak samo jak u góry. Tu jest 3pi, 4, 5, 6. Dla 3pi cosinus jest równy minus 1 po pomnożeniu przez minus 2,5. Minus 1 razy minus 2,5 to będzie plus 2,5. Powiedzmy, że 2,5 jest tutaj, tutaj narysuję taką pomocniczą linię, która nam pokazuje właśnie, jak daleko sięga amplituda tej funkcji. No i w tym punkcie dla 3 pi osiągniemy wartość plus 2,5. Następnie tutaj mamy 0, 0 razy cokolwiek to jest 0. No i tutaj wartość cosinusa jest 1. 1 razy minus 2,5 to będzie znowu minus 2,5. Widać, że te linie mi się tu przydały. No i teraz wystarczy połączyć te punkty krzywą. Więc ten wykres będzie wyglądał mniej więcej tak. Tutaj będzie maksimum, tu funkcja przejdzie przez 0, tutaj znowu będzie miała minimum. No i widzimy, że rzeczywiście amplituda tej funkcji jest równa 2,5, to znaczy to maksymalne wychylenie. W kierunku dodatnich czy w kierunku ujemnych xów jest równe 2,5. Inaczej mówiąc, różnica między minimalną a maksymalną wa wartością jest 5. Od minus 2,5 do 2,5 to jest 5, połowa tego 2,5 to jest amplituda. Dodatkowo widzimy, że ten wykres jest rozciągnięty w kierunku osi Y w, por w porównaniu z tym wykresem. Ale to nie jest takie zwykłe rozciągnięcie. No bo gdybyśmy go tylko rozciągnęli, no to on tu on by wyglądał jakoś tak, gdyby go po prostu rozciągnąć. A zauważmy, że oprócz tego, że ten wykres się rozciągnął w kierunku oś y, co jest związane z tym, że amplituda wzrosła półkrotnie, to został również odbity na przeciwną stronę. Czyli tam, gdzie były dodatnie wartości, teraz są ujemne, i na odwrót, tam, gdzie były ujemne, teraz są dodatnie. I to odbicie jest związane z tym, że tutaj mieliśmy ten znak minus. Ponieważ ten współczynnik był ujemny, to funkcja nie tylko się rozciągnęła, ale również została odbita względem osi x. Czyli widzimy, że mnożenie argumentu funkcji przez jakiś współczynnik powoduje, że zmienia się okres funkcji. Czyli jeżeli tutaj pomnożymy przez jakiś współczynnik, to funkcja może nam się rozciągnąć w kierunku osi x lub nam może się ścisnąć. Gdyby ten współczynnik był większy od jedynki, to ta funkcja by uległa zagęszczeniu, skurczeniu w porównaniu z tym, co było tutaj. Ponieważ tutaj on był mniejszy od jedynki, to funkcja się rozciągnęła. Natomiast mnożenie wartości funkcji, czyli to, Powoduje, że zmienia się amplituda, a więc funkcja rozciąga się w kierunku osi y. No i widzimy tutaj dodatkowo, że jeżeli mamy minus w tym współczynniku, to oprócz tego, że zmienia się amplituda, to wykres zostaje odbity względem osi x, tak jak było w tym przykładzie. Więc powtarzam jeszcze raz: pomnożenie argumentu funkcji przez jakiś współczynnik nie zmienia amplitudy. Te dwie funkcje miały tę samą amplitudę. Natomiast zmienił się okres. Pomnożenie wartości funkcji nie zmienia okresu. Te dwie funkcje, fioletowa i zielona, mają ten sam okres, natomiast pomnożenie wartości funkcji przez liczbę powoduje, że zmienia się amplituda.